Tej. Dzień dobry. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jaki jest nasz cel? Zasadnicze pytania postaram się w tym filmie, krótkim filmie, dzisiaj udzielić Ci na te pytania odpowiedzi. Kim jesteśmy? Kim jestem? Jesteśmy istotami w dużym skrócie i uproszczeniu trójdzielnymi. Składamy się z ciała fizycznego, ciała psychicznego i swojej wewnętrznej, tej właściwej, wiecznej, niezniszczalnej, świetlistej istoty. To jest trochę tak jak zaprzęg. Dwa konie, ciało fizyczne i ciało psychiczne i wewnętrzna istota, właściwy ty, właściwa ty, czyli woźnica. Należy dbać. Dbać o wszystkie trzy elementy. Jeżeli konie będą słabe, głodne, zaprzęg będzie jechał bardzo powoli. Jeżeli jeden koń będzie silniejszy od drugiego, zaprzęg będzie cały czas skręcał. Jeżeli będzie woźnica ślepy albo wariat, daleko zaprzęg nie zajedzie. Jak dbać o te wszystkie trzy elementy Twojego ja? Mówię w innych moich filmach, teraz nie będę tego poruszał, nie chcę zanudzać osób, które moje poprzednie filmy widziały. Dzisiaj chciałbym zająć się przede wszystkim tym, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel. Jesteśmy tutaj, z tym musisz się pogodzić na początku, zresztą jest to w miarę oczywiste, jesteśmy tutaj w jakimś określonym celu. Nic nie dzieje się przez przypadek, nic nie dzieje się bez przyczyny. Sami to wybraliśmy, czy zostaliśmy tu skierowani, to zależy od tego, jak pojmujesz świat, natomiast jesteś tu, żeby coś osiągnąć. Co osiągnąć? To cały świat. Wzrost, poprawę. Jesteś tu po to, żeby się czegoś nauczyć. I jesteś tu po to, żeby osiągnąć szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego tak się dzieje, że mało osób to osiąga? Ponieważ ten świat widzialny karmi nas mirażami. Jeden z tych naszych koni też karmi nas mirażami. Szukamy czegoś, co nie jest dla nas istotne, co nie jest dla nas ważne. Celem naszego istnienia jesteśmy my. Nie w świecie tym widzialnym, tylko my, jako ta prawdziwa wewnętrzna istota. To jej ma dotyczyć wzrost, to jej ma dotyczyć szczęście, to jej ma dotyczyć poczucie bezpieczeństwa. Niektórzy upatrują takiego poczucia bezpieczeństwa w bogactwie. Ich celem jest zdobycie bogactwa. Zastanówmy się, znasz może kogoś bogatego, kto nie chciałby więcej? Czy znasz kogoś bogatego, kto jest zadowolony z tego, co posiada i postanawia przestawać zarabiać pieniądze? Nie. Nie, widzisz, bogactwo jest takim celem ruchomym, jest celem uciekającym. Celem, którego nigdy nie osiągniesz, więc nigdy nie będziesz w pełni szczęśliwy, nigdy nie będziesz w pełni poczucia bezpieczeństwa. Nie mówię tutaj o czym, nie rozumiemy się źle, że bogactwo jest złe. Bogactwo jest super. Jest super, ale nie jako cel, tylko jako środek do osiągania innych celów. Jeżeli masz taką możliwość, takie zdolności, jeśli życie dało Ci szansę, bogać się jak najbardziej, ale pamiętaj, że nie taki jest Twój cel. Jak osiągnąć poczucie tego bezpieczeństwa wewnętrznego? Przede wszystkim musisz zrozumieć, że to, co osiągniesz, to, do czego dążysz, nie może być powiązane z światem tym, który jest na zewnątrz. Ten świat na zewnątrz po prostu nie może Ci tego mieć możliwości odebrania. Czy bogactwo, czy sława, czy sukces, czy miłość. Wszystko to może zostać przez świat zabrane. Przez świat, czy do okoliczności bywają różne sytuacje, to wszystko możesz stracić. Musisz dążyć do tego, co jak najbardziej jest wewnętrzne, wzrostu wewnętrznego. Jak to robić? Jak to robić? W sposób bardzo przyjemny. Rób tylko to, co Ci sprawia przyjemność. Ale taką przyjemność prawdziwą.
Nie ulegaj mirażom ciała fizycznego, ciała psychicznego. To, co twojej wewnętrznej istocie sprawia faktyczną przyjemność, jest środkiem do osiągnięcia twojego celu. Być może nawiesz nawet dokładnie ten cel w twojej głowie może być niesprecyzowany. Rób to, co ci sprawia prawdziwą przyjemność, a do celu dojdziesz. Osiągniesz ten cel. Jak to wykryć? Przez ćwiczenia. Tak jak mówię na jednym z moich filmów o tym, że ważniejsze i przyjemniejsze jest nakarmić głodnego kota niż zjeść ciastko, to jeżeli robisz to po to, jeżeli rezygnujesz ze zjedzenia ciastka, żeby za te pieniądze kupić jakieś żarełko dla głodnego kota, po to, żeby być bohaterem w swoich oczach, to robisz coś dobrego, ale nie posuwasz się do przodu. Dopiero w momencie, kiedy to nakarmienie głodnego kota sprawia ci dużo większą radość niż zjedzenie ciastka, wtedy jesteś na właściwej drodze. Powiem ci historię John Fuller, dosyć znany amerykański pisarz, kiedyś miał taką sytuację. Nagle w Francji jakieś miasteczko oszalało. Ludzie przestali prawie spać, zaczęli robić głupoty. Były lotnik skoczył z balkonu, twierdząc, że jest samolotem. Pewna rodzina zaczęła rozmontowywać swój dom, żeby zrobić miejsce na to, żeby mógł wyrosnąć nowy. Na końcu okazało się, że w mące, która dotarła do tego miasteczka, było dużo sporyszu, dużo zanieczyszczenia sporyszem, po prostu całe miasteczko chodziło naćpane. Pojechał, zrobił reportaż, zarobił na tym wielkie pieniądze. Był bardzo zadowolony, ale coś mu nie dawało spokoju. Coś mu mówiło, że to jest nie to. Miałem wyrzuty, że te pieniądze zarobił kosztem mieszkańców tego miasteczka. Postanowił sporą część, z bólem ciężko jest pozbywać się swoich pieniędzy, sporą część tego honorarium przeznaczyć na pomoc dla mieszkańców miasteczka. I co się okazało? Okazało się, że sprawiło mu to dużo większą przyjemność niż zarobienie pieniędzy, niż sława, którą przyniósł mu ten artykuł. Szukaj tego, co sprawia ci naprawdę prawdziwą wewnętrzną przyjemność. Szukaj tego poczucia bezpieczeństwa, które da ci wzrost duchowy, które da ci opanowanie zaprzęgu, opanowanie siebie. Zobacz, w większości wypadków u ludzi to jest tak, że to konie decydują, co jest dobre dla zaprzęgu. Woźnica jest niesiony, dlatego jest jak jest, dlatego dzieje się jak dzieje, dlatego jest tylu nieszczęśliwych ludzi. Pamiętaj, że to twoje wewnętrzne ja, ten woźnica, ma decydować, co jest dobre dla zaprzęgu. To będzie dobre dla całego zaprzęgu, również dla koni. Jak to rozpoznawać? Trening, a przede wszystkim wgłębienie się. Wgłębienie się w tą swoją wewnętrzną, czystą istotę. Jeżeli w jakiejś sytuacji być może nie wiesz, jak postąpić, nie wiesz, co będzie naprawdę dobre, nie wiesz, czego chcesz, popatrz na tą sytuację z perspektywy. Niezależnie od tego, w co wierzysz, czy to będzie Bóg, Jahwe, Allah, wielka kosmiczna energia, niezwykły opiekuńczy duch rodzicielski, jesteśmy tutaj dzięki wielkiej, potężnej energii, energii pełnej siły, mocy, ale równocześnie pełnej miłości, ciepła i dobra. Popatrz na to wydarzenie, na to, co masz zrobić. Oceń to z pozycji tej energii. Co może sobie, oczywiście personifikując tą energię, czy ta energia będzie zadowolona z tego, co zrobiłeś? Czy ktoś pełen ciepła, dobra i miłości do wszystkich istot będzie zadowolony z tego, co ty zrobisz? Jeżeli tak, to jest wtedy oczywiście właściwa droga. Tak trzeba postąpić. Czasem warto zatrzymać się, zastanowić się, żeby to poczucie bezpieczeństwa osiągnąć, musisz wzrastać. Musisz wzrastać, musisz się kształcić, musisz podnosić się na duchu. Musisz wejść w swoją psychikę, trenować ją. Tak jak trzeba trenować ciało, tak trzeba trenować psychikę,
Tak trzeba wsłuchiwać się w głos wewnętrznego ja. Często przebywać w milczeniu. Bardziej obserwować niż oceniać. I działać zgodnie z wewnętrznym głosem. Zgodnie z wewnętrznym głosem, który się nie myli. To jest twój cel. Zmienisz siebie. Zmienisz świat. Zmienisz wszystko. Przecież o to chodzi, prawda? Dziękuję ci za twój czas. Zapraszam do obejrzenia następnych moich filmów. Do zobaczenia.